Wierzę to jest pierwsze słowo wyznania wiary. Mówimy credo. To wyznanie wiary znamy mniej lub bardziej. Wyznanie, które powtarzamy często podczas liturgii, mszy świętej, ale także myślę osobiście. I to słowo wierzę, to pierwsze słowo, to jest słowo, od którego zaczyna się właściwie cała przygoda z wiarą. Nie tyle wierzę i koniec. Czasem tak możemy mówić, że, że no po prostu wierzę i już. Nie, właśnie wierzę i początek. To wierzę rozpoczyna całą, właśnie przygodę z wiarą. I tak się zastanawiałem nad tym słowem, to pierwsze co przyszło mi do głowy to jest to, że to ja mówię, że ja wierzę. Że nie mówię wierzymy. Że to jest bardzo osobiste. Moglibyśmy powiedzieć: wierzymy jako Kościół. Co byłoby pewnie prawdą, ale tutaj ja mówię osobiście, że ja wierzę, że to ja stoję wobec pewnych pytań, pytań, które domagają się odpowiedzi. W ogóle czy wierzę? Jak wierzę? Albo co to w ogóle znaczy wierzyć? I to nie są pytania, na które da się odpowiedzieć raz na zawsze. To są pytania. Które towarzyszą nam przez całe życie, które towarzyszą mi przez całe życie, od gdzieś tam początków tego, co możemy z grubsza nazwać wiarą. Te pytania dotyczące właśnie tego, czy, jak, w jaki sposób wierzę, to są, to są pytania, które, z którymi trzeba się zmagać całe życie. Słowo znamy wierzę. Proste słowo krótkie słowo ale. Właściwie przez całe życie mamy dorastać do tej treści, która kryje się za tym słowem. Yy, jednym z wielu aspektów wiary, myślę, yy, jest to, że gdy mówię wierzę, to za tym słowem zawsze kryje się relacja. Za tym słowem zawsze kryje się ktoś. Yy, na przykład ta kamera, nie wiem, czy jest włączona czy nie. Wierzę, że jest włączona, ale skąd mam to wiedzieć? Nie sprawdziłem tego. Wierzę komuś. Wierzę kamerzyście, który kamerę uruchomił, powiedział mi, że ona działa. Wierzę komuś bardziej niż wierzę w coś. Nie wiem. Dlatego wierzę. I z wiarą religijną jest podobnie. Yy. Najpierw właściwie wierzymy świadkom, świadkom wiary, świadkom. Biblijnym, gdy czytamy Pismo Święte, mamy tam pełno świadków, którzy mówią, że doświadczyli Boga, że spotkali Boga na różne sposoby. I wierzę im, ale wierzę też świadkom dzisiejszym, współczesnym, począwszy od na przykład rodziców, jeżeli zostałem wychowany właśnie w takiej rodzinie, jak mówimy, wierzącej. Wierzę im, wierzę konkretnym osobom, konkretnym ludziom, wierzę w to, co mówią to co powiedzieli. Dlaczego im wierzę? No bo im ufam, bo można powiedzieć zawierzyłem im w jakiś sposób, uwierzyłem, że to co mówią jest prawdą, że jest ważne, że ma znaczenie. A więc znowu osoba. I moja wiara, moja wiara religijna, moja wiara w Boga zawsze kształtuje się w jakąś właśnie w Turnie w stosunku do tej wiary, ludziom, osobom. Poza może jakimiś zupełnie wyjątkowymi objawieniami, które mogą się zdarzyć, oczywiście. I, ale to jest dopiero początek, tak jak powiedziałem. To jest dopiero początek tej przygody z wiarą. Ostatecznie uwierzyć komuś, to powierzyć się temu komuś. E Ostatecznie uwierzyć w Boga, to uwierzyć Bogu, a więc powierzyć się Bogu. Bogu, któremu wierzę coraz bardziej, któremu wierzę coraz głębiej i który wierzy we mnie. I to wierzy nieskończenie mocniej, niż ja wierzę w niego.